Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku powiemy o pracy kaskadowej pomp ciepła. Co to jest ta praca kaskadowa? Nasz gość Sylwester, którego już Państwo znacie, nam wyjaśni prostym, zrozumiałym językiem. Natomiast na wstępie, jako wstępny akapit, ja powiem, kiedy to się stosuje. Zapotrzebowanie na ciepło naszego domu przekracza możliwości producenta pompy, którą jesteśmy zainteresowani. Potrzebujemy 22 kW, a maksymalna moc pompy, którą chcemy mieć, ma na przykład 17 kW. No wtedy trzeba robić albo na zamówienie, albo połączyć dwie. Sylwester. Dokładnie tak, jak powiedziałeś. No jeśli mamy, że tak powiem, duży budyneczek, powiedzmy tam, nie wiem, 500 metrów, 700 metrów, 750, tak jak nawet tutaj w naszym przypadku, powierzchni biurowej, no oczywiście nie wystarczyłaby jedna jednostka, trzeba wtedy coś kombinować. No i po to się właśnie robi kaskady, łączymy je po prostu między sobą, żeby pracowały jakby taką wspólnotą, że tak powiem, na całość naszego budynku. I dzięki temu po prostu mamy rozwiązanie na takie duże powierzchnie do ogrzania, na duże powierzchnie grzewcze. Czyli tutaj w naszym przypadku, ja się na chwilę odwołam do niego, mamy 750 metrów biur, powierzchni biurowych do ogrzania, 750 metrów kwadratowych, mamy wyliczone zapotrzebowanie i wychodzi z tego, że tak jak Państwo widzicie na kadrze, potrzebujemy 4 jednostek 12 kW. Dokładnie tak? Tak, no tak wychodziło z zapotrzebowania, te wszystkie moce są tak naprawdę dobrane już typowo do zapotrzebowania tego typowego budynku. Oczywiście to dalej się wiąże z jakby izolacją tego budynku, oknami i tak dalej, to wszystkie tak samo tak, dalej no to dobieramy. Nie przeliczamy tego do metrażu. Dokładnie, tak, dobieramy do zapotrzebowania, aczkolwiek no, jest to przeliczone, 4 sztuki mają pracować ze sobą, więc są zamontowane w kaskadzie. W tym wypadku 4 dwunastki tak. Najbardziej się opłacało. Dokładnie tak. A nie 3 siedemnastki na przykład. Dokładnie tak. Okay. Więc w ten sposób to dzielimy. Sylwester, jak wygląda ta praca już w trakcie użytkowania? W naszym przypadku jak będzie wyglądać, ale też mamy już doświadczenie z takimi projektami. Jak wygląda ta praca? Czyli jeśli załóżmy, że mamy styczeń, jest bardzo zimno i dedukując sobie tak prosto rozumując, wszystkie 4 działają na full, a mamy lipiec, działa tylko jedna? Już wytłumaczę to w ten sposób, oczywiście też zależy to od tego, w jaki sposób jest wykonana kotłownia. Jeśli kotłownia jest wykonana w prawidłowy sposób, żeby pompy mogły się też zamieniać swoją pracą, bo jest to możliwe, to wtedy można uruchomić taki system, żeby każda pompa na przykład po kolei zużywała się w taki sam sposób. Co to znaczy? To znaczy właśnie, że jak tak zapytałeś, jak mamy lipiec i potrzebujemy na przykład ogrzeć tylko ciepłą wodę użytkową, no bo już nie mamy potrzeby na ogrzewanie, no to wtedy na przykład będzie realizowane przez jeden tydzień z jednej jednostki, następny tydzień z następnej, następny tydzień z tej trzeciej i następny z czwartej, po to, żeby one cały czas równo pracowały, żeby się równo tak naprawdę te pompy nasze zużywały. A czy jest możliwość ustawienia, że mimo iż w lipcu potrzebujemy tak naprawdę tylko CWU, właśnie odłączenia pozostałych 3 i pozostawienia jednej? Jak najbardziej też, tak samo. To i tylko mogą także pracować zbiorczo? Oczywiście, że tak. Co nie miałoby kwestią sensu. Jest tylko i wyłącznie odpowiednie przygotowanie wewnętrznej instalacji. To jest kluczowy temat, żeby można było później w różny sposób to rozwiązać. Do każdej jednostki zewnętrznej potrzebna jest osobna tak, jednostka Tak, dalej wewnętrzna. Jest pompa splitowa, dalej mamy zestaw, dalej mamy jednostkę zewnętrzną, dalej jedna mamy 4 nie obsługuje? Nie. Okay. Także dalej mamy ten sam zestaw, czyli jedna jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna i tak samo jak tutaj mamy połączone, że tak powiem, na jednym stojaku pompy zewnętrzne, to dalej widzicie Państwo, każdy jeden rurociąg wchodzi do swojej każdy jednostki. Każdy jest jakby osobną instalacją. Do swojej jednostki wewnętrznej i dopiero po stronie kotłowni te jednostki wewnętrzne są razem ze sobą spięte i dopiero one tak naprawdę produkują nam to ciepło na budynek. Okej. Okay. I na jakim etapie one się, tak już prosto zapytam, na jakim etapie one się łączą? Bo jest podłogówka, jest jedna. Na etapie wody po prostu podpinamy wszystkie, najlepiej belką zbiorczą, już powrót zasilanie robimy sobie na belkach zbiorczych, cały duży rurociąg idzie później na bufor i z bufora rozdzielamy dalej ciepło na poszczególne sekcje w budynku, na obiegi grzewcze. Okej, okay. Mamy też doświadczenie w produkcji pomp no, przemysłowych, jeśli można tak powiedzieć, są to pompy robione na zamówienie. Tak. Jak rozumiem, bardziej opłacalnym dla klienta, jeśli ma zapotrzebowanie, tak jak powiedziałem w pierwszym akapicie, zapotrzebowanie budynku jest zbyt duże w stosunku do tego, co oferuje producent i nie chcemy robić tego na zamówienie typowo, bardziej opłacalne finansowo jest mimo wszystko to, chociaż wymaga... No, jak najbardziej. Dla kogo? Jeszcze. Dla kogo jeszcze? Tak, oprócz tych, no, których zapotrzebowanie przekracza. Dla kogo jeszcze takie rozwiązanie może być? Uważam, że to jest wszystko kwestia przeliczania wielkości budynku. Może to kupić przysłowiowo zwykły Kowalski, jeśli ma budynek powiedzmy 500 m2, jedna jednostka jest za mało.
no to wtedy jak najbardziej myślę, że warto byłoby się przynajmniej zastanowić nad takim rozwiązaniem kaskadowym. No i oczywiście budynki, które tam są, tak jak mówię, 500, 700, 1000 metrów kwadratowych, gdzie możemy tam połączyć 4, 5, 6 pomp ciepła, myślę, że to też jest jeszcze opłacalne. Natomiast jak już my mamy duże budynki, gdzie mamy zapotrzebowanie na przykład na, nie wiem, 250 kW, no to tutaj może być już kwestia tylko przeliczenia finansowego, tak, i dedykowanej pompy, która jest już taką dużą jednostką przemysłową. No to chyba tyle, drodzy Państwo. Nie wiem, czy można coś więcej powiedzieć, nie wdając się w szczegóły techniczne. Miało być prosto, miało być krótko na temat tego, jak poradzić sobie z tym, jeśli nasz budynek potrzebuje więcej niż możemy mu dać. Możemy je łączyć. Pompy Sola do 16 generatorów ciepła pozwalają na połączenie, ale u każdego producenta będzie pewnie inaczej. Także pompy także można łączyć. I tradycyjnie, jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące treści filmu lub wątpliwości, proszę pytać w komentarzach. Będziemy filmowo na nie odpowiadać. Do zobaczenia. Dzięki serdeczne. Dzięki.